Mobil One na targach Mekatech 2013 i konkurs Mechanika Roku. Jaki jest udział Mobila w tegorocznym konkursie? Firma ExxonMobil tak naprawdę jest tutaj jednym z głównych sponsorów tych targów. Tak naprawdę to jest pierwszy raz, kiedy bierze udział w tych targach. Myślę, że patrząc na to, jak te targi się rozwijają i że coraz więcej tych wystawców jest i to są stricte takie targi tematyczne, czyli bardzo dużo mechaników, warsztatów, zakładów przemysłowych tutaj się pojawia. Myślę, że to nie będzie pierwszy i ostatni raz, kiedy ExxonMobil tutaj i firma MobiPol się wystawia w tych targach. Krótko, jak możemy ocenić konkurs? Czy już możemy mówić, że to się udało, czy jeszcze czekamy do końca? To znaczy tak, wiem z wczorajszego dnia, kiedy brali udział młodzi mechanicy i to się bardzo udało. Byli bardzo zadowoleni. Nagrody, które otrzymali, też to są dosyć wysokiej wartości. W związku z czym można też zaznaczyć, że te całe zawody już się toczą od kilku miesięcy w całej Polsce i w tych wszystkich zawodach bierze udział, patronatem jest firma ExxonMobil. No i wczoraj zostało wyłonionych trzech tutaj finalistów, gdzie otrzymali nagrody i byli bardzo zadowoleni. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, no to tak naprawdę cały czas rozgrywki się toczą. Wiem, że mechanicy tutaj krążą po targach i biorą udział w tych zawodach i tam cały czas punktacja się zmienia, tak więc napięcie cały czas jest. Ale poważne, duże stoisko, ExxonMobil, co u Was znajdziemy, jakie ciekawostki, o czym możemy z Wami porozmawiać na stoisku? To znaczy, jeśli chodzi o stoisko tutaj firmy ExxonMobil i firmy MobiPol, bo my tutaj jakby wspólnie się wystawiamy, to tak naprawdę produkty olejowe, produkty smarowe do motoryzacji, czyli do samochodów osobowych, do samochodów ciężarowych, także produkty do przemysłu. I to tak naprawdę to jest to, ale dodatkowo też jakaś taka pomoc pod względem technicznym, pomoc wiadomości, jakie przekazujemy do naszych klientów, logistyczne i takie sprawy. Czyli bardzo ciekawe stanowisko i wielkie wsparcie przy targach i przy organizacji konkursu Mechanika Roku. Bardzo dziękujemy. No i czekamy na rozwinięcie i koniec, na wyniki właśnie ogólnopolskiego konkursu Mechanika Roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.